patrzę po sali, chciałoby się powiedzieć czołem młodzieży. Miło mi się spotkać w tym gronie i dziękuję Komisji Historycznej za ten pomysł, żebyśmy dzisiaj powspominali Staszka Cioska. Cieszę się, że moja fundacja mogła dołączyć do tego pomysłu, który przedstawił mi Krzysztof Szamałek. Jestem bardzo wdzięczny Zbyszkowi Bujakowi, że zgodził się wziąć udział. On musiał wysłuchać takiej długiej informacji o nas i o roli weteranów SZSP i ZSP w życiu Polski, ale tak to było. Natomiast ja cały czas jestem pod wrażeniem jego wystąpienia, kiedy na pogrzebie żegnaliśmy Staszka Cioska i ten głos z drugiej strony był bardzo poruszający. Ale on będzie mówił, ja zacznę. To jest kilka zaledwie refleksji związanych z Staszkiem, ponieważ to jest bardzo ważna postać i dla naszego ruchu, i dla Polski, ale także dla mnie osobiście. Zacznę od tego, że i dopiero dzisiaj uzmysłowiłem sobie, że rzeczywiście to już 50 lat minęło. Ja jestem z tego pokolenia, które rozpoczęło studia w roku 1973 na Uniwersytecie Gdańskim. I to był czas, kiedy w październiku przyszliśmy na uczelnię, a w marcu dokonały się te zmiany w kształcie ruchu młodzieżowego, studenckiego. Więc przed nami otworem stała w gruncie rzeczy jedna organizacja, to był Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, która kontynuowała najlepsze tradycje Rzeszenia Studentów Polskich, ale też która musiała borykać się z pewnym mitem, wspomnieniem ZSP i takim żalem, że ta organizacja przestała istnieć. Oczywiście dla nas, tych nowo przychodzących, nie miało to takiego wielkiego znaczenia, bo ZSP to była jedyna organizacja, gdzie mogliśmy realizować coś, siebie, być aktywnymi i tak dalej. No ale już to pokolenie kończące studia zawsze z wielkim sentymentem mówiło, że no, nie ma ZSP, bo to była prawdziwa organizacja. I oczywiście za jednego z głównych winowajców tej zmiany pokazywano Stanisława Cioska, ponieważ on był tym finalnie długi czas szefem ZSP i doprowadził do tego jakby zamknięcia drogi ZSP w życiu studenckim Polski. Wtedy nie miałem wielu okazji, no ponieważ ja byłem pierwszoroczniak, wtedy Ciosek już był szefem Federacji Związków Młodzieży, Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, tak się to dokładnie nazywało, ale po latach oczywiście wróciliśmy do tych kwestii i on tłumaczył i myślę, że w tym tłumaczeniu, choć pewno znajdzie też i krytyków, w tym tłumaczeniu było sporo racji. Mianowicie jednym z takich poważnych problemów, z jakimi Ludowa Polska musiała ścierać się z kierownictwem radzieckim, to były oczywiście kwestie Kościoła i zbyt wielkiej roli Kościoła w Polsce, indywidualna własność rolna. I tym trzecim to było to, że ten polski ruch młodzieżowy jest taki nieposkładany, że we wszystkich krajach bloku wschodniego mamy komsomoły, no czasami z pewną odrębnością dla ruchu skautowskiego, harcerskiego, ale kto to widział, żeby studenci mieli swoją organizację, żeby na wsi była inna organizacja, jeszcze harcerze, no i jedyna organizacja, która była tym wyrazicielem, była tą ręką partii w środowiskach młodzieżowych, to był Związek Młodzieży Socjalistycznej. I oczywiście naciski na to, żeby ten ruch w Polsce zjednoczyć, żeby stał się jedną organizacją, takim polskim komsomołem, był bardzo silny. No i Ciosek, wykorzystując swoje niewątpliwie już wtedy rozwinięte talenty do poszukiwania różnych kompromisów, niektórzy by je nazwali dzisiaj dość zgniłymi kompromisami, ale to była próba wyjścia z sytuacji wręcz no, niemożliwych do wyjścia. Jakoś zbudował tą konstrukcję, w rezultacie której, żeby udobruchać wiodącą siłę socjalizmu, ale także i partię polską, zdecydowano się dodać organizacjom młodzieżowym słowo socjalistyczne, żeby pokazać tą ideologiczną orientację.
tych środowisk, więc Związek Młodzieży Wiejskiej stał się związkiem socjalistycznym Związkiem Młodzieży Wiejskiej, jeżeli nie przekręcam. ZSP stało się SZSP, a ZMS stał się Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Darowano tylko harcerzom, którzy pozostali Związkiem Harcerstwa Polskiego, ale żeby tą pracę ideologiczną wzmocnić, postanowiono stworzyć Federację Związków Młodzieży. No i nie ma już chyba w tym momencie wielkiego zdziwienia, że pierwszym szefem tej federacji został Stanisław Ciosek. Kiedy słyszałem, a to był jeszcze okres, już ja byłem w tym okresie, ale jeszcze przed tą karierą, nazwijmy rządową, w takiej końcówce swojej działalności studenckiej, to wyjaśnienie wydawało mi się dość prawdziwe i interesujące, ale historykom pozostawiam ocenę szczegółową, jak to było. Natomiast to pokazało cechy, które później mogłem podziwiać wręcz u Staszka. Mianowicie za wszelką cenę, być może ta cena czasami była zbyt wysoka, ale za wszelką cenę próba poszukiwania rozwiązania, kompromisu. Jednocześnie gotowość do dialogu. Jednocześnie takie absolutnie fundamentalne uznanie, że ludzie są różni, że jakby pluralizm jest taką przyrodzoną cechą człowieczeństwa, a szczególnie gdy chodzi o zachowania ludzi, o ich poglądy polityczne, o ich wybory ideowe. I mogłem to później obserwować, jak to działo się, bo nasze takie zbliżenie i bliższe poznanie nastąpiło w okresie dla Polski niewątpliwie bardzo ważnym. Wtedy także poznałem Zbigniewa Bujaka. To jest między lutym a kwietniem 1989 roku okrągły stół. Ciosek był jednym z akuszerów tego stołu, samego pomysłu. On wychodził z tą ideą wraz z Jerzym Urbanem, z generałem Pożogą, bo oni tworzyli taki zespół trzech, który pisał różnego rodzaju raporty, które mniej więcej pokazywały, że dalej idąc tą drogą, partia znajdzie się w całkowitym zaułku, w ślepej ulicy. I przedstawiali te raporty i między innymi jednym z wniosków tych raportów była konieczność rozpoczęcia dialogu ze środowiskami opozycyjnymi, co oznaczało solidarnością, która była przecież zdelegalizowana, a w sensie personalnym to była kwestia rozpoczęcia rozmów czy uznania, że partnerem do rozmów jest Lech Wałęsa. Ciosek przekonał do tego generała Jaruzelskiego. Boje wewnątrz partii były bardzo poważne. Nie będę o tym mówił, bo nie uczestniczyłem w nich, ale wiemy to z literatury. Natomiast w czasie Okrągłego Stołu Stanisław Ciosek jest jedną z tych postaci po stronie rządowej czy partyjno-rządowej najważniejszą, ponieważ raz jest odpowiedzialny za to, żeby to się zakończyło jakimś sukcesem, skoro był pomysłodawcą tej idei. Poza tym korzystał z bliskich kontaktów z generałem Jaruzelskim, a po trzecie on też już miał bardzo bliskie kontakty z drugą stroną, no bo jako jeden z architektów miał do tego tytuł. Należeliśmy Ciosek ze strony rządowej, Gdula, Andrzej Gdula, Irek Sekuła, ja do tej grupy najściślejszej, która w gruncie rzeczy brała udział we wszystkim, co się działo od początku do samego końca. Po drugiej stronie to był właśnie Lech Wałęsa, to był Zbigniew Bujak, to był Władysław Rasyniuk, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Lech Kaczyński. Ponieważ konstrukcja tych słynnych Magdalenek, Magdalenki były dwie, muszę od razu powiedzieć. Jedna to była ta Magdalenka prawdziwa, a druga była Magdalenka lekko fałszywa. Prawdziwa to była ta w Magdalence, w budynku czy willi, którą od kogoś tam pozyskało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na której pojawiali się zarówno Lech Wałęsa, jak i Czesław Kiszczak. No ale ponieważ to nie było tak często, choć było często, to czasami decyzje wymagały codziennej konsultacji czy codziennej rozmowy. I wtedy organizowaliśmy Magdalenkę w wtedy Pałacu Namiestnikowskim, dzisiaj Pałacu Prezydenckim, na ostatnim piętrze, w apartamentach pustych i bardzo zapuszczonych. Ostatnimi gospodarzami tych apartamentów, było to też ważne dla historii, Józef Cyrankiewicz i Nina Andrycz. I nic od tamtego czasu nie było tam remontowane. To, co pamiętam, to były bardzo skrzypiące podłogi i niezwykle zapuszczone armatury.
I powiem szczerze, gdyby ktoś wtedy powiedział, że spędzę w tych apartamentach później 10 lat, na szczęście one były odremontowane, to bym nie uwierzył. No ale tam odbywały się te Magdalenki, w którym poza Wałęsą i Kiszczakiem uczestniczyliśmy wszyscy i to polegało na rozwiązaniu problemów takich codziennych. I mogłem obserwować Cioska z jego, jakby w jego szczycie formy, w momencie, kiedy on był w swoim żywiole, bo nic bardziej nie motywowało, nie animowało Cioska, jak właśnie poszukiwanie kompromisu, jak możliwość dialogu, jak czasami to było przekomarzanie się z tym politycznym oponentem, czasami to było takie utwardzanie stanowiska. Myśmy najbardziej po tej stronie naszej byli zdumieni, jak Ciosek się utwardzał. Ponieważ widzieliśmy to nie tyle w Magdalenkach, co później jak przychodziło coś relacjonować generałowi Jaruzelskiemu i szła taka mocna krytyka w naszą stronę, że za daleko poszliśmy. Szczególnie sekretarz Cypryniak był bardzo taki radykalny w tych ocenach. Zresztą miał dużo racji, on cały czas mówi, wszystko to co robicie doprowadzi do końca PZPR-u. No więc trudno mieć mu za złe, że miał słuszną intuicję. Ale on to wyrażał bardzo, bardzo ostro i wtedy Staszek, jak później tłumaczył, ze względów czysto taktycznych utwardzał swoje stanowisko, mówił, że tak, to jest Cypryniak ma rację, a my, ci, którzy z nim pracowali i te stanowiska budowali, czuliśmy się lekko zdradzeni. No, jak to, jak tak można? No, ale w tej taktyce on się czuł rzeczywiście jak ryba w wodzie. Ale co było najważniejsze, bo no, po owocach poznacie. On rzeczywiście dążył do tego, żeby to porozumienie miało miejsce. On rzeczywiście miał siłę przekonywania tych oponentów także po naszej stronie, że trzeba to zrobić. Miał sporo krytyków, ale miał taki rodzaj od postury poczynając, ale poprzez również taką silną argumentację, miał umiejętność przekonywania nawet tych, którzy przekonani nie byli i w moim przekonaniu okrągły stół, sukces okrągłego stołu, doprowadzenie do finału to jest w znaczącej części dorobek Stanisława Cioska, który powinien mu być zapisany w polskiej historii. Był ambasadorem w Rosji, ze zrozumiałych względów nasze kontakty wtedy były stosunkowo ograniczone, ale jak zakończył tę misję, a już byłem prezydentem, zaprosiłem go do współpracy i na blisko 10 lat, bo on przyszedł nieco po rozpoczęciu kadencji, blisko 10 lat był moim doradcą i muszę powiedzieć, że zawsze na te jego cechy mogłem liczyć. To znaczy tam, gdzie był spór, Ciosek był do wykorzystania jako ten, który szuka kompromisu. Tam, gdzie ludzie na siebie się boczyli, on był tym człowiekiem, którego można było wysłać, żeby jakiś dialog został nawiązany. Tam, gdzie sytuacja się zapętlała i wydawało się, że już wyjścia nie mam, był tym, który potrafił czasami żartem, czasami właśnie taką umiejętną intrygą te sytuacje rozładowywać. Bardzo skorzystałem z jego talentów w czasie pomarańczowej rewolucji. To jest 2004-2005, kiedy no, jeździliśmy na Ukrainę. Ja byłem szefem takiej grupy międzynarodowej, która moderowała obrady Okrągłego Stołu w Kijowie. Znaleźliśmy rozwiązanie, czyli powtórzenie drugiej tury sfałszowanych wyborów. W rezultacie prezydentem nie został Janukowicz, ale Juszczenko. Ukraińcy upomnieli się o godność i demokrację i te oczekiwania zostały spełnione. Jak się później historia potoczyła, to jest inna kwestia, ale z tych właśnie talentów Stanisława Cioska mogłem skorzystać i bardzo to pomagało. Później oczywiście pamiętamy Staszka z jego komentarzy, udzielał ich bardzo bogato, nie ograniczał się i myślę, że zapamiętamy, że taki tenor jego sądów, że było to zawsze umiarkowane, zawsze to było rozsądne, nigdy nie były to opinie jednostronne, zawsze to było raczej poszukiwanie tego, co ludzi może łączyć, niż co może dzielić. I chcę powiedzieć, że gdy myślimy o świecie, w którym dialog, zrozumienie różnorodności ludzi, pluralizmu poglądów,
a jednocześnie przekonanie, że kompromis to nie jest zdrada ani wartości, ani ideałów, że kompromis nie jest dowodem słabości, a raczej dowodem mądrości, że porozumienie może służyć dobru wspólnemu, że porozumienie może budować coś na przyszłość, jeżeli nawet ta budowa nie jest na wieki, jeżeli jest ograniczona w czasie, ale jednak tworzy pewną przestrzeń, która pozwala ludziom żyć w pokoju, współpracować ze sobą i budować rzeczy potrzebne. Myślę, że ten kanon wartości, czasami przez Staszka wyrażany wprost, a czasami może intuicyjnie odczuwany, on był jego drogowskazem, on był jego motorem postępowania w czasie całej jego bogatej kariery. I tak myślę sobie, bo rozmawiałem z nim kilka miesięcy przed śmiercią, ale to już był czas wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, czas wojny. I widziałem jego, no, powiem szczerze, rozpacz, jego dramat, ponieważ ten świat, w który on wierzył, ten świat, gdzie z cegła po cegły, ile dokładał swój wysiłek, swoje myślenie, on no, stanął, czy wręcz rozpada się na naszych oczach. Bo jeżeli patrzymy na to, co dzieje się w Polsce, to idea porozumienia jest dzisiaj dalej, aniżeli między grupami społeczeństwa, ona jest prawdopodobnie dalej, aniżeli myśmy widzieli to w 1989 roku. Że poszukiwanie czy budowanie tych mostów, czego wybitnym, tak powiem, inżynierem był Staszek, no, będzie dzisiaj trudniejsze, o ile w ogóle się zacznie, aniżeli wtedy. Gdy widzimy, co dzieje się w świecie, argument siły wypiera argumenty pokojowe, wypiera ideę współpracy. Agresja rosyjska na Ukrainę jest tego przykładem. Ciosek zawsze przestrzegał przed tym wielkim niedźwiedziem, on mówił o tym publicznie, ale nie sądził, że ten wielki niedźwiedź no, zdecyduje się na pożeranie niewinnych ofiar na oczach całego świata. I że w gruncie rzeczy dzisiaj mówienie o jakimkolwiek dialogu, czy negocjacji, czy dyplomacji w relacjach między Rosją a Ukrainą no, jest tak odległe, że wręcz niewyobrażalne. Na naszych oczach dokonuje się katastrofa multilateralizmu, a więc koncepcji, która była budowana przez lata, którą miało chronić Organizację Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej, że właśnie poprzez dialog, poprzez obecność wszystkich w takich gronach, poprzez instrumenty dyplomatyczne, poprzez negocjacje możemy albo zmniejszać ryzyko konfliktów, albo wręcz unikać konfliktów, albo wręcz prewencyjnie działać w stosunku do możliwych konfliktów. To na naszych oczach też się rozpada. A więc mówiąc krótko, Ciosek kończył swoje życie z takim przekonaniem, że świat wartości, które nie tylko wyznawał, ale praktykował, no, jest co najmniej w głębokim kryzysie, a może wręcz kończy się na naszych oczach. I w takim dość minorowym nastroju chcę zakończyć to krótkie wspomnienie, mówiąc, świecie drogi, Polsko droga, potrzebujemy więcej Ciosków. Potrzebujemy ludzi, którzy chcą właśnie tak pracować, tak działać, którzy są gotowi zrozumieć czy szukać zrozumienia z osobami inaczej myślącymi i którzy uważają, że przestrzeń, którą dysponujemy, jest wystarczająco pojemna, żebyśmy się zmieścili wszyscy. Każdy nieco ustępując, każdy nieco przesuwając się ze swoich pozycji. Każdy jednak rezygnując z jakiegoś swojego niezwykle rozbudowanego ja, ego czy poglądów. Ten świat bardzo potrzebuje dzisiaj takich polityków, ale ten świat również dzisiaj potrzebuje takich obywateli. Ten świat potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy myślą w kategoriach bardziej wspólnoty i porozumienia, aniżeli walki, konfliktu i postawienia na swoim. Dobrze więc, że taki Stanisław Ciosek był, że możemy się odwoływać do jego życia, do jego pracy, ale jak mówię, potrzeba nam więcej takich postaci, takich postaw i takiego sposobu myślenia. I mam nadzieję, że no, w tym gronie jest bardzo wielu ludzi, którzy myślą podobnie, no, ale mam nadzieję, że w tych pokoleniach młodszych, tych pokoleniach, które za chwilę obejmą istotne role w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, że naśladowcy Stanisława Cioska znajdą się i wykażą wystarczająco dużo siły i determinacji, żebyśmy nie osunęli się w taki świat konfliktów, taki świat podziałów, z którego już do normalności i do pokoju
powrót będzie bardzo trudny. Dziękuję bardzo.